Ile jeszcze tego odzianostwa, co? Jeszcze jedna? Czy kurde nie? Załatw to, bo ja tam nie schodzę specjalnie po to. Come on! Walcz! Dokopno. Tak. I co? Wygląda to, że to jest koniec z mrówkami, tak? Nie widzę na radarze ani jednej więcej. W sumie to mógłbym brać jakieś tutaj rzeczy o tym mrówkach. Okej, skończone. I to cały odcinek mi zajęło. No nie. No dobra, trudno. Może zdążę jeszcze wrócić szybko, szybkim biegiem, sprintem. I mówiłem, dobra, no nie wiem, czy zdążę to dokończyć. Chodzi o to, że tamte elektrownie jest po prostu innego typu i po prostu to normalnie niewykonalne to by było, żeby naprawić tą elektrownię za pomocą modułów z tamtej elektrowni. Ta elektrownia po prostu ma takie bezpośrednie, nie wiem jak to dokładnie się nazywa, bo aż tak bardzo się na tym nie znam. Co to jest? O, robocik. Szybciej, bo masz jeszcze... Już minął 15 minut, przykro mi, nie zdążyłeś. Koniec tego odcinka na razie. Witam wszystkich w kolejnych odcinkach... W kolejnych odcinkach? Programu pod tytułem Zagrajmy w New Vegas. Odcinek 55. Nie, nie wiem w sumie. Cześć. Tak. Przepraszam za to. Tak. Maybe Pearl is right about you, because I don't know how you pulled that off. Kola to jest napój bogów. Oprócz kilku innych napojów bogów. Ale kola jest jednym z nich. I teraz wchodzę do kosza na śmieci wielkiego. Dobra. Załatwione. Teraz, jeszcze tak, druga sprawa. W ogóle są takie duże budynki, które się nazywają hangarami. Ja chcę zajrzeć do jednego z nich. To już nie chodzi, że w jednym na pewno jest gdzieś Jolajny. Gdzie teraz on będzie? Generalnie gdzieś tam, pewnie w hangarze. Ty, mój prywatny gekonie. Gdzie jesteś? Idę do lojalnego. Cóż to za... Dwóch mężczyzn sobie idzie wieczorem. Gdzie ten gekon jest? Tu jest. Dobra. Czy lojalny będzie tutaj? Musi być, bo... Nie, zaraz. Ta szczaka mi gdzie indziej pokazuje. Nie, on już wylazł stąd. Uuu, mroczny gekon. Gdzie on? Gdzie? Aha, on będzie w tej... Zaraz. A może to jest on? Tak, to jest on! Ty! Mam dla ciebie prezent. Ewentualnie... Co innego. Chodzi o to, że... Naprawiłem to wszystko. Hello, outsider. An impressive piece of work. I'll keep that in mind if jobs come up and... Mogę dostać kody do kabiny wirtualnej rzeczywistości? No, those aren't for out... Haha, bardzo interesuje się historią twojego ludu. Well, if you genuinely care so much, they're flight simulators. Pete! We dream to... Dobra, do widzenia, nara. Jej, mam teraz większą reputację. Zarąbiście. Powiem tak. Teraz jeszcze chcę się udać do jednego miejsca. Teraz jeszcze chcę dostać się właśnie do tego pomieszczonka tutaj. Widzicie, co są właśnie te kapsuły wirtualnej rzeczywistości. Czy tu jest koleś, który się nazywa Pete? Boomer! Nie, tu nie ma koleś, który się nazywa Pete. Może ty? Ty, ten koleś ma wyrzutnię rakiet. Przeskocz to. Nie przeskoczysz. Przeskoczysz. A to jest boomer i ma naprawdę strasznie... Niesamowite mają te wdzianka, ci kolesie. Ale dobra. Generalnie nawet nie chodzi mi o te kapsuły, nie wiem, nie, gdzie jest ten pizza, ale chodzi o to, że tutaj są rzeczy! Rzeczy. A my lubimy rzeczy. Kraść.
tego nie ma co brać. Rozejrzmy się więc. Teraz tak, przykładowo. Abraxo Cleaner, tak naprawdę mógłbym to zbierać, ponieważ... A będę zbierał. Oraz... Kurczę, to waży dwa. Takie małe coś i waży dwa. Ciekawe, jak tam twoja karma, Karolina. Bo za takie kradnięcie terpentyny... Dlaczego takie dźwięki dźwię? Sorry. Test. Sorry. To dziwne. O, właśnie. I tutaj mamy schemat, normalnie, no... na broni. Oraz... te małe takie wisienki pseudo służą do konstrukcji min. To jest tak samo. Ale nie będę chyba konstruował tych min. Pierdziele. Momencik, chwila dla siebie. Karolina się maluje tam w tle, a ja tutaj naprawiam. Aha, przydałoby się w ogóle pójść do jakiegoś handlarza teraz, tak? A czy oni mają jakiegoś handlarza? Wiesz, to jest głupie, ale nie wiem. Nie, no powinni mieć jakiegoś, chociaż... może niekoniecznie. A, mam jeszcze szczebę Gaussa, kurde, zapomniałem o tym. Dlatego ją trochę podreperuję. Ponieważ to też jest bardzo dobra broń. Co ja mówię, to jest najlepsza moja broń snajperska w tej chwili. Dlaczego ja jej nie ustawiłem? Jest lepsza niż tamto. Sniper rifle, ale widzicie, ja tego targam normalnie. Oj, to jest bardzo dobre jednak, bo to jest na amunicję 5 mm, której mam strasznie dużo. I jedyne, co używa tą amunicję oprócz tej broni, to jest normalnie jakiś minigun. A tutaj minigun nie będę używał raczej. Także ta broń ma sporą szansę, że będę jej używał. I teraz tak. Chyba po tym odcinku, gdyż jeszcze on trochę potrwa, jeszcze ma 10 minut. Spadać z tym w ogóle, po co mi to? To było ciężkie. Ale zaraz, to jest jakiś... Co to jest? To jest jakieś, kurde, cenne. Ja myślałem, że to jest jakieś... To jest na tam... To jest też granatnik jakiś znalazłem. China Lake... Granite Launcher? What the... Ale jajo, czy to jest... A to jest broń, którą dodaje mod? Tego... O, tej broni to ja nie widziałem. To jest granatnik, który aż 4 granaty mieści w magazynku. Ale to ja tego nie zostawiam, mowy nie ma, to jest... Ja pierdzielę, mam za dużo broni. Spadać z tym. Okej. To było niespodziewane trochę dla mnie. Nie wiedziałem, że mam coś takiego w ogóle. To się zdarza, sorry. A tu jeszcze jest wyrzutnia... Aha, zepsuta. Dobra, spadać z tym. Chcę sprawdzić... Jakbym chciał stworzyć to, co teraz otrzymałem, schemat tego, tej broni. To jest wyrzutnia generalnie wszystkiego. Aczkolwiek nie wiem, czy w tym modzie to nie jest wyrzutnia po prostu granatów, tak jakby, tylko że taka... Co się dzieje? Aha, dobra, to są takie rzeczy się dzieją. Żeby to zrobić, trzeba mieć konduktor. To jest część węża strażackiego. Jakaś dmuchawa na liście i odkurzacz. Konduktor. Cóż to jest konduktor w języku polskim? Zapomniałem, wiadomo, to jest jakaś część elektroniczna. Spadam stąd, koniec jeśli chodzi o boomersów jak na razie. Aha, jeszcze tylko muszę porozmawiać oczywiście z szefową, czyli jakiej tam było... no, ta jedna stara babcia taka tam. Jak się nazywała? Pearl. A pewnie śpi, to ją obudzę. Teraz tak. Gdzie ona może mieszkać? Tu. Czyli do tyłu, a potem na południe. Jeśli wiecie, o co chodzi. Popatrzcie na to. Widzicie cokolwiek? Właśnie o to chodzi, że nic nie widzicie. Teraz tędy. A ja się napiję w międzyczasie.
pomogę Coli. Wydaje mi się, że generalnie jeśli chodzi o boomersów. Aha, no i teraz generalnie. Sorry, zaczemu generalnie, jeszcze raz to powiem, to. To nie wiem co. A nie śpisz. You have done well. Tak. To earn the trust of my people. Jesteś chora, bo jesteś zielona. I believe the time has come for you to show your value in full. The people have come to accept having you around. Find Loyal and ask him about our people. Okej, okay, czyli generalnie teraz mam iść do Lojalnego. I dostanę specjalne zlecenie dla specjalnej osoby, którą jest pani Karolina. Gdzie jest Lojalny? Pewnie śpi. A gdzieś tutaj się szwenda. A nie, tutaj... A nie, w domu będzie. Dobra. Tak? Ciach. Co ja mam? Aha, to mam ten granatnik. To jest ciekawe, muszę to przetestować niedługo. Hej, Lojalny. Pani w wodzie. Ja znam tylko pana w jeziora. Long before the war that killed just about everything that ever lived, a bomber crashed not far from here. Dobra, rozbił się bombowiec. Wiem, co to jest bombowiec, człowieku. Chodziłem do szkoły. But anyway, moving on. Ja nie musiałem chodzić do szkoły, żeby to mówić. Okej. When we got to Nellis, I found this article in a magazine all about it. There was another B-29 around here, part of a museum. Couldn't fly, but had a lot of spare parts, see? Tak, zamierzasz naprawić na ten bombowiec za pomocą części z tego bombowca. Jestem mądry. Bring me to life. Niby jak mam wydostać bombowiec na jeziora? Okej, bardzo proste. Jak 2 plus... Minus 200 miliardów 845... Proszę bardzo. Good. Here's the deployable ballast. Go find the plane, attach the ballast, and hit the button. Proszę mi to zaznaczyć na markerze. Holding your breath. If that doesn't sound good enough. Generalnie. He was working on a rebreather once. Gdybym nie miał tego przedmiotu, który pozwala oddychać pod wodą, Advanced Recon Rebreather, to jeszcze można by zrobić takie mini zadanie właśnie. Właśnie cały czas ma to zadanie włączone z tymi zakochańcami, że tak powiem. I wtedy jako nagroda, czy nie jako nagroda, po prostu ten koleś, nie pamiętam jak się nazywa, może to jest właśnie ten Pit cały, bo już nawet nie wiem. Jak się nazywa ten... Aha, nie, to Jack on się nazywa. W ogóle to on potrafi zrobić taki przedmiot też do oddychania pod wodą. Generalnie. Dobra. Czyli zadanie mam. I teraz to zadanie sobie nawet zaznaczę, bo tak plus minus będę je wykonywał. I teraz tylko teraz... dobra, nie będę biegł do tej brany, bo to trochę trwało, ale teleportuję się do tego miejsca. I stąd zacznę teraz kolejną wędrówkę, tak? Wyobraźcie sobie, że przyszedłem i jestem w tym miejscu, prawda? I teraz tak. Jeśli chodzi o ten samolot rozbity, to jest na dnie tego jeziora. Byłem niedaleko, w pewnym momencie, prawda? A ja sobie zrobię taką podróż teraz. Ona będzie wyglądała mniej więcej tak, że pojedę gdzieś tutaj... na południe, potem tą drogą... i można zahaczyć o to miejsce, no i oczywiście ten bombowiec jakoś... generalnie odkryję wszystko, co tutaj jest. Mam nadzieję, no chciałbym. I nie będę musiał chyba nigdy tam wracać. To będzie trwało z 20-30 odcinków, pewnie jak to będę łaził w kółko. No może nie, znaczy, zobaczymy. Jak tak będę mówił, jak przed chwilą, to na pewno będzie trwało 30 odcinków. Aha, jeszcze jedno. Dobra, zaraz sobie zrobię przerwę, albo na teraz sobie zrobię przerwę i w międzyczasie oczywiście, wiecie co? Zrobię myk. Po prostu posprzedaję niepotrzebne rzeczy i po... zostawiam... też rzeczy, te broń niezbędne w swoim domu, żeby tego nie targać po prostu. I widzimy się, że tak powiem, w tym samym miejscu, nie? W następnym odcinku. Także na razie, po prostu na razie.